amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Jakże miała najwyższą ocenę, no to wybrałem taką. Było pysznie. Nie trzeba było, nie liczyłem się z kosztami. Na szczęście Rafciu znalazł pizzerię, było gnialne. Tak, Rafciu, wasz bohater. Tak. Zwykły bohater w NS. Tak. Kultura kobiety nie puścił. To szwab. W naszej kochanej Polsce kultura jest wysoka. Te opaski chyba niebieskie nie są już tam potrzebne. No tak, nie, trzeba je uciec. Dobrze, że przypomniałeś, bo ja zapomniałam o tym. Także dzisiaj jesteśmy w Wenecji. Wczoraj na wieczór też byliśmy, coś zeżreć tylko. Oni męczą się z opaskami. Byliśmy też w Weronie. Tylko zaproponowałem sprzętu nagrywającego. Co powiem o Weronie? Mało ciekawe. Wiesz co, nóż. Tylko ja nie mam noża. No tak, to nie rozrewiesz. Zaraz, spokojnie. Możesz wziąć ten, panie Pawle. No, możesz, panie Pawle, wziąć tam towarzyszą przejażdżkę, ciuchajkę. Byłby na pewno chętny. Słuchaj, da radę sam. Ja wiem, że da radę sam. No, on musi sobie sam cały czas dawać radę. Da radę, bo nawigację musi włączyć. Sam to zrobił. Sam się zawiedził. Tutaj Rafciu, tutaj Thank you. Fajnie, co? Skończyli studia. Dlatego mają takie wianki. Mężczyźni mają takie, a kobiety takie po prostu mają. No, Mirko, to ja takie mam. Chyba tak. Wieniec laurowy. Co? Chyba wieniec laurowy. No, super. No bo co innego. Przecież bluszczuchy... brutalnie mordują krzewy laurowe. Mamy te, też bluzę na rower. Daj, idziemy zobaczyć. Mysz! Mysz! Leonardo.
Coś dla ciebie, Ciu. Czapeczka. 12? 12 chyba euro. Pycha! Dla Rafałcia to może jakąś... Może jakąś samochodem. Nikaragua, 100% bawełna. Szulki, Wenecja, Italia. Buongiorno, jaki rozmiar? XL? Damy na XL, bianka, bianka. Tomek kupuje koszulkę. Nie mają wyboru za dużo. Mi się najbardziej podoba ten taki miedziany. No ładny jest. No na pewno jeszcze parę punktów zobaczymy, nie? No, to śmieszne. Przymierzasz? Już przymierzyłem. No. Szybki jesteś. No. XL-ka, ale dosyć spora. Czyli możesz przytyć. Tak, jeszcze. Okay. Jeszcze mogę do tego przytyć. Bo będziemy jeszcze dużo tu jeść. No, dokładnie, tak jak mówisz. Więc na zapas musisz kupować. Nie? Chciałam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba w Wenecji. Jest ślicznie. Ja jeszcze nie oceniam, bo muszę zobaczyć bardziej. Ale Weronę mogę ocenić. I co powiesz o Weronie? Weronę. Ludzie podniecają się jakimiś sklepikami. Nie wiem, na cholerę sklepiki to mogę wszędzie sobie pojechać. Sobie jakieś gówno podpować. No ale to miasto jest takie romantyczne. Miasto romantyczne. Jakiś Falcon Julii jest, która jest postacią fikcyjną. Szekspir nigdy tam nie był. I podniecają się balkonikiem, na którym ona wcale nie była. A Ciuchaj łapał tę figurkę za cyca i polizał ją. No ale to takie romantyczne. Ładne uliczki. Koloseum był ładny. I chyba lepiej zachowane jak żył. To jest jedno z trzech największych, chyba trzecie pod względem wielkości zachowane we Włoszech. Jakbym miał ta wybierać, arena tak dosłownie. Jakbym miał wybierać, jak na razie najbardziej mi się podobało Marcesina. O, widoki piękne. Góry i jeziora, po prostu wszystko, czego potrzeba. Tam mógłbym żyć i się sprowadzę chyba na emeryturkę. Ale na pewno jeszcze inne miejscowości przy jeziorze Garda są też równie urokliwe. Ale w sobie będziemy trochę jeździć, to może inne miejsce mi się bardziej spodoba. No, samo jezioro ma 165 km długości, więc spokojnie można różne miejscowości zahaczyć. Patrzcie, jak to szukują. Aż mu się czoło spociło od krzyków. O, ten serwis gondole jest wybrany bardziej klimatyczny od tamtego. Oni wszyscy są w koszulkach pas. Kaczki ładne balkony. Chce ktoś kupić podróbki, torebki? Louis Vuitton. Tak, babka kupuje. Chyba Louis Vincenten. Czy inne takie. Same widzę też mają te Prada i Louis Vuitton od innego pana. Kolejny oszust uliczny. No tu Louis Vuitton na ziemiach leży. Ale babeczka miała na ramieniu też chyba podróby, skoro się interesuje tutaj od niego, nie? Żenada trochę. To podstawiona. Tłum jak w manekinie. No. Pani, własnoręcznie kradziony. Patrzcie, ta mywa jest prawdziwa i sramu na głowę. Pięknie. No, sram to był prosto. Jest i ona. Twoja myszka. Chyba biblioteka.
tutaj na przykład jest Osteria, pokaż. To są miejsca, w których je się owoce morza. Ristorante, no to restauracje. Są jeszcze trattorie, czyli takie bardziej może domowo ristorante. No i bar. W barze się je przekąski, pije kawkę, jakieś piwko. O, na przykład tutaj jest snack bar. I tutaj tak lepszego jedzenia się nie zamówi, takiego konkretniczego. Muzeum de Arte Sacre. Muzeum Sztuki Sakralnej. Ale nas jakaś sztuka sakralna nie interesuje, generalnie kościoły i tak dalej. Kojarzy mi się to z takim wyzyskiem, że ludzie biedowali, a kościoły są pełne przepychu, bogactwa, coś nie wspieram. Ktoś pociuchaj, by upał oczy. Taki dźwięk. Tam jest napis No Mafia Wenecja E sacra. Jeszcze pół baterii. Podejrzane. O, to kwitnie biznes tutaj. Maje kwitnie. O, nogi kur. Bierzemy? Słuchaj, wrócimy. A, to A, you are original Venice. Okay. And not speaking English very well. Okay. Wow, to jest w balkonika. W gondoli wystarczająco blisko podpłynie, mogą go pogłaskać. Masz te pinko całe. Kogo? Pinko. No tak, ale mają torebki ze skóry, czego nie akceptuję. Wiszące tam to jest most westchny. A dlaczego westchnień? No się tam nie dostaniemy. Dlatego westchnień, bo skazańcy przepływając tędy, no wzdychali po prostu, bo to była ich ostatnia droga. A teraz pary tutaj, mężczyzna oświadcza się kobiecie, niby to jest dobre miejsce. Zastanawiam się, skąd wyniknęło to połączenie, może z nazwy po prostu westchnień. A tam się ale coś nie paliło. Wiem. Dziwne dla mnie. Dobra, to zbliżamy. To jest to. Tu prowadzali sobie skazańców. Jak się pocałujecie pod tym mostem, to jakieś tam relacje szczęśliwe będą czy coś. O.
Tak moje wakacje wyglądają za obiektywu. Tylko rób zdjęcia i rób zdjęcia. Dajcie git. Chodzimy do bazyliki. Pełno świetnej farmy. To jest chyba jak Arka Noego, bo zobacz po parce każdego zwierzęcia. Księga rodzaju. To jest Arka Noego. Arka Noego z Biblii, a 1000 lat wcześniej był ta postać nazwana na piśmie. Takie bardziej takie wyblakłe już złoto. Tak pewnie za jakiś czas odświeżają tą farbę. A na pewno na zewnątrz, kiedy słońce działa. No jakie telewizory moje. No. No zobacz, jak gruby, no normalnie to wiesz. Z dupą. To jest zabytek. Pokaż, jak musiałam się ubrać. No, trzeba było się owinąć. Odziać. Choć na pewno będą umarli ludzie. Mam nadzieję, że nikt ich nie będzie całował, tak jak w Grecji. Pamiętasz? Byliśmy w Grecji, to jedna pani całowała trumnę jednego pana. To jakiś osobny bilet? Osobny bilet. Osobne. Osobne tutaj. Nie zamieszam. Przecież masz kasę, no. 10 euro. No ale nie opłacę. Chcesz do konfesjonału pójść? Jak nie wiesz, że się płaci. Czyli to taki chwyt. Tylko 3 euro. Ale nie. Ale jak będziesz chciał iść do innych, to płać więcej. Prawie wszystko. Konfesjonie. Wyznaj swoje grzechy. No nie, nie. Do góry coś? Muzeum. No to też pewnie dodatkowo padnie. Bo
Powiedz, że to ma wycieczkę. Ja wiem. Co jest wycieczką? Jak wam się podobała niecałkiem minutowa przejażdżka gondolą? Kupeć. Nawet tego nie nagrałem. Ale mi pasuje, przynajmniej jestem na drugiej stronie. Kupcia, się szlupę. Panie Pawełku, czy pan teraz nagra ten przejazd z jednego brzegu do drugi? Na drugi? Dowiemy się w następnym odcinku. Nagrać ci od dołu? Tam nic nie ma. Nie no, jest wielki bydlak, który może zaatakować twoją kamerkę tylko. Chyba nie mówisz o swoim iPhone'ie. No, miał na myśli iPhone'a. A tylko, że on nie jest Pro Max. Jej, kujem. Tak naprawdę mnie zmierza policja do tej osoby. Jedziemy do tej bazyliki tam śmiesznej. Lepiej się obracamy. Wszyscy wyciągnęli sprzęt. Proszę bardzo. Płynie taksówka. Udało się? Nagrałem. Wiesz, że przy siebie będę musiał podzielić to na odcinki. A nie nacinki? Nacinki. No, bo wiadomo, wszyscy musieliście wiedzieć w następnym odcinku, czy nagrałeś. Mówisz odcinek specjalnie, Arachnes. No. Wszystko nagrane. Arachnes. Jest świetnie. Ciao. Ciao. Słuchaj, zasądzili, żeby nie ukradli. Ale dziewczynka, Rafciu, dziewczynka się spojrzała na twoje długie włosy. Nie możliwe. Ja mam takie krótkie włosy. Takie. Czekaj, jak to? Aha, tu. Co powiesz, Rafciu? Jak ci się podobała przejażdżka? Przejażdżka może być, była lepsza niż bazylika. Ale teraz idziemy do kolejnej bazyliki. Co ty na to? Może będzie lepsza i nie będą każdy płacić za jakieś wejścia, gdzie i tak zresztą widziałem, co tam się dzieje. O, czekaj, chyba tędy. Proste. Super. Wchodzimy do tunelu. Zakryciem głowy być. Wręcz wskazane na kobiety. Ten.
Tu jakiś taki lepszy klimat się, muzyczka przygrywa. Jest za darmo. Obrazki są. Muzyczka jak Final Fantasy. Trzeba w kościele zapisywać. No, weź zapisz teraz. Najwyższa pora. No, tu jest lepiej niż w tamtej. Możesz sobie wziąć i tutaj wrzucać. Jaką ofertę dostanę? No, koszulki. No Boże. Alla, jak on był głowy. Nie, ale... Nie, ale... Wrzucić datki, żeby do restauracji tutaj. Dostanę jedzenie? Nie, odnowią to. O, drugie wyjście. No, no mówię, klimacik, nie? Lepiej jest jak w tamtej. Głup cię mówi, że ten. Uważasz, że tutaj wychodzisz w dach. Jest lepiej. Uważasz zapisać grę jak w Dragon Quest. Co jest też ogólnie ciekawe, tutaj na przykład są dzieła Tycjana, który też malował oczywiście nagość, ale nagość u bogów, różnych takich świętych rzeczy,
no to jest w porządku, ale jak już później malowano na przykład inne kobiety, no to już budziło sprzeciw. Więc Wenus może być naga, ale już kurtyzana niekoniecznie. A kto by chciał znaleźć do nagą kurtyzanę? Mam wypowiedzieć to imię? Wypowiedz je. To jest imię Voldemorta. Wow, tu jest pięknie. Jeden zdjęć sobie. No weź tak, ale pół zdjęcia zrób sobie, nie za dużo. No. Bo przesadzisz i będzie problem. Będzie za dobrze już. Dobra, będzie można iść na powrót się kierować. Tylko trzeba zachodzić jakiś marchecik, żeby wodę kupić czy coś. Wodę. Zimnego przede wszystkim. Wodę i puszeczkę zimnej coli, to będzie wystarczyło. Tak, woda i puszeczka zimnej kropiska. Wódeczkę zimnej coli. Dobra, to wracamy powoli. Ale ty dopiero się napijesz na kempingu, bo ty dzisiaj prowadzisz. Czas wracać. Jechać do Rimini. Pięknie jest.